Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Marcin. Dzisiaj zapraszam Was na prezentację niesamowitego, zaawansowanego podświetlenia klawiatury mechanicznej Razer Black Widow Ultimate Chroma. Myślę, że ten film będzie ciekawy, szczególnie zapraszam osoby, które lubią klawiatury podświetlane. Będzie na co popatrzeć. OK, pokażę Wam teraz dokładnie wszystkie tryby podświetlenia. W tej chwili mamy podświetlenie typu responsive, czyli reagujące na nasze komendy, ruchy na klawiaturze. Klawiatura wygląda jakby nie była podświetlona, nic bardziej mylnego. Zobaczcie. Powiem Wam, że ten efekt naprawdę bardzo mi się spodobał. Oczywiście możemy to sobie dowolnie skonfigurować. Chcemy czerwone, mamy czerwone. Chcemy jakiś inny kolor, nie ma problemu. Możemy zmienić także długość tego efektu. Szybkie wygaszanie. Średnie. Oraz długo pozostające literki. Kolejny tryb, taki bardzo klasyczny, oddychające podświetlenie. Wyregulować możemy m.in. jasność, czyli natężenie światła. Mam w tej chwili bright, może być to normal, dim, czyli ciemne, o, ciemne i wyłączone. Oczywiście wyłączyć takiego podświetlenia raczej nikt by nie chciał, tak więc uznajemy, że tej opcji po prostu nie ma. Możemy też włączyć random color, gdzie kolory będą wybierane losowo. I widzicie, mamy breeding, ale co chwilę będzie inny kolor. Też bardzo fajna opcja. Kolejna opcja, podświetlenie spektrum, czyli to takie typowe podświetlenie chroma, gdzie te kolory tak płynnie przechodzą z jednego do drugiego, bez tego efektu oddychania. I tutaj w sumie wyregulować możemy tylko jasność tej klawiatury, żadnych więcej opcji. Poza tym możemy mieć najzwyklejsze w świecie stałe podświetlenie jednym kolorem. Jedna z ostatnich opcji to fala, gdzie te kolory przechodzą dynamicznie po całej klawiaturze. Możemy wybrać także kierunek tej fali z lewej do prawej lub odwrotnie. Moim zdaniem ten tryb taki bardziej, żeby się komuś pochwalić do prezentacji niż typowo do pisania, ponieważ te migające kolory mogą troszeczkę męczyć wzrok i dezorientować. Natomiast przyznacie, że całkiem fajnie to wygląda. No i jeszcze jeden bardzo fajny tryb, tryb custom, gdzie mamy zaprogramowanych w sumie kilkanaście ustawień gotowych, na przykład do FPS-ów w tej chwili mamy podświetlone, gry MMO, MOBA, RTS-y i kilkanaście profili dedykowanych grom, na przykład Counter-Strike Global Offensive, Dota, LOL, StarCraft, ale to oczywiście nie wszystko, ponieważ możemy sami sobie wybrać. Na przykład wybieramy kolor zielony. Możemy włączyć kolor bazowy i na tle tego koloru podświetlamy sobie na zielono T, Y, U. Przykładowo zmieniamy sobie kolor na czerwony, podświetlamy A, S, D. Nie ma z tym żadnego problemu. A kolor bazowy może być dowolny. Klawiatura może być podświetlona, może być ciemna, a wyszczególnione mogą być tylko wybrane przez nas używane klawisze. Dlatego jak widzicie, w opcji Custom mamy praktycznie kombinacji bez liku. Możemy zaprogramować sobie wiele własnych profili pod swoje ulubione gry i używać tak, jak lubimy. Jeszcze na koniec rzut oka na poszczególne tryby. Tak więc widzicie, że trybów i kombinacji podświetlenia ta klawiatura ma naprawdę dużo i jest tym mnóstwo zabawy i radości. Dziękuję Wam dzisiaj za obejrzenie prezentacji podświetlenia klawiatury Razer Black Widow Ultimate w wersji Chroma. Pozdrawiam Was, cześć!